Dobra, lecimy dalej. O jakimś łańcuchu tutaj było mówione. No niby jest łańcuch. Ale tutaj. Tutaj mogę co? Podstawić atrusz. Okay. Idź opuścić łańcuch. Troszkę się jeszcze pobawiłem ustawieniami głosowymi. Powinno być troszkę lepiej. Ale tylko troszkę. Może najbardziej mi zależy, żeby te głosy było dobrze słychać i muzykę. Te efekty dźwiękowe to naprawdę są ciche, a potem są głośne. O Jezu, jak on smutno idzie powoli. Atreus! Atreusie, łańcuch. A tak, łańcuch. Dajmy Kratos trochę z tej, jak to się mówi, czasu. Zadręczasz się, chłopcze. Zrozum. On by cię zabił. Wiem. Musiałem to zrobić. Wiem. Ale... Więc wracamy do domu. Co? Tak łatwo się poddać. O! Na samym początku. Sprytne. Nie. Nie poddaję się. Dam radę. Muszę tylko... Muszę... złapać oddech. Wchodź na górę. Jestem gotów. No i git. No to wchodzę na górę. Obyś był gotów. Co my tu mamy? Słyszycie to? Coś krzyczy. Posłuchaj jak... mnie. Jakiś osioł. Wojownik musi się wyzbyć emocji, jeśli ma być skuteczny. Przed nami mordercza przeprawa. Nie dla chłopców. Musisz być wojownikiem. Rozumiem. Słyszycie to? Wstawaj, no i rusz ten zad! Coś tam gada. Brok. Jakiś. Zoltan Chivaj. To głos jest Zoltana. Wiedźmina. Wow. Ktoś tu umarł. No dalej, dalej, ruszaj się. Tu byłem. Parze magii. No dobra, jakoś, nie wiem, coś. Coś podniosłem. Dobra, chodźmy do tego Broka, bo tam chyba ma jakiś problem ze swoim zwierzęciem, jak po odgłosach słyszę. Tak to brzmi. O ja pierdziele, jaki fajny. Nie bij osiołka, tak to nie wstanie. Nie mogę zmusić tej szkapy, żeby przeszła przez most. Boi się czegoś w tamtych drzewach. Że co, proszę? Których? A skąd ty to wiesz, co ona mówi? I zaklinać Ojcze, zwierząt. Rzuć toporem w te drzewa po drugiej stronie. Te czerwone? O, ty tam, z białą korą. Okej. O kurde, serio coś tam było. Miałeś rację. No! Mądraliński z ciebie, chłopak. Jesteś chłopcem, prawda? Ma jakieś imię? Nie wiem. Nigdy nie zapytała mnie o moje, więc ja nie pytałem o jej. Jak się zwiesz? Brok. Vera Logan. O pieprzody, zna nazwę, znaczy nazwę. Na ten. Mowy zwierząt. Pewnie mi nie uwierzysz, ale ten twój topór, to ja go zrobiłem. Razem z bratem. No oczywiście, że nie wierzę, dopiero cię poznałem. Więc nie pozwól się do niego dotykać nikomu poza nami. Musisz się z nim obchodzić. Inaczej długo cię nie posłuży. Mogę go dla ciebie wzmocnić, choćby zaraz, jeśli chcesz, sukinsynu. To co ty na to? Masz rację. Nie wierzę ci. Chodź, chłopcze. Pod rękojeścią jest runa w kształcie widelca. Już mogłeś to zobaczyć, jak szedłeś za mną. Dumbr Bakrał.
To był nasz znak, mój brata, zanim się rozeszliśmy. Mam przy sobie jego połowę, widzisz? No dobra, teraz ci wierzę. Jak, chcesz, żebym go ulepszył, czy nie? Dobrze. Oczekuję wzmocnienia. Kratos tak się nie mówi. Co ty, kurwa? Oczekuję wzmocnienia. A gdzie druga połowa znaku? Mają, mój przygłupi brat. Ale to ja mam cały talent. Spójrzcie. Okej. Okay. Chodźcie, zapraszam. Ulepsz broń. No witaj w krasnoludzkim sklepie. Tu możesz ulepszać posiadane przedmioty. Brok dał ci mroźny płomień. To rzadki surowiec. Zasoby odnalezione podczas wędrówki mogą być wykorzystywane do tworzenia ulepszenia wyposażenia. Kiki na Leviatana. Co to był szpon? Okej, okay, plus 5 do siły. Nie, plus 20 aż. Jeśli nie byłaby się opcje statystyki. Obrażenia od ataków runicznych można zwiększyć, zwiększają wartość. No to wiem, no. Czas odnowienia, szczęście, witalność. Okej. Okay. Podczas ulepszenia przedmiotu poziom siły i statystyki zostaną wyświetlone na karcie przedmiotu. Ulepszenie broni zwiększa te statystyki na stałe. Inne przedmioty muszą być używane, aby wpływać na statystyki Kratosa. Mroźny płomień. Ulepsz. No kurde, plus 20 to dużo. Lewiatan, ulepszenie kończy. W zakładce umiejętności dostępne są nowe umiejętności. Okej, okay. Ulepszenie broni umożliwia odblokowanie nowych umiejętności. Zajrzyj. A co ty, co jest szpon? Co chcesz, młody? Aha, to mu mogę ulepszyć. No, wyśpiłeś się? Tuf, tunika, uuu. A to jakiś dzika. Ja mam lepszy na razie. Co podać, konusie? Wrogowie w powietrzu otrzymują zwiększone obrażenia. Duszeni przez Atreusa wrogowie otrzymują większe obrażenia. Atreus czasami będzie znajdował kamienia zdrowia, kiedy Kratos jest ranny. Coś ci chodzi po głowie? Może mu szpona ulepszę? Zabij ich na śmierć. Zabij ich na śmierć, dokładnie. Po co zabijać, jak nie na śmierć? Tutaj artefakty. No dobra, na razie tyle. Nie chcę nic mówić, ale nasi przyjaciele z drzewa wrócili pod okładkę. Dalej, sprawdź topór w akcji. Chętnie. Znajdzie się dla mnie miejsce? Ja niczego nie popsuję. Oj, już ma słabszy ten. Już ma pasek na pierwszym poziomie jakby. Ujdzie! Ujdzie! Też coś! Ujdzie! Co ujdzie? Twoje ruchy! Gówno wlazłeś? Trochę wlazłem. Trochę się czuję ślamazarny teraz. Ta droga. Dojdziemy nią do góry? Tak, biegnie w tym kierunku. Chcecie zobaczyć moje towary? Pokaż mi swoje towary! Czekaj, czekaj, bo tutaj są jakieś inne rzeczy jeszcze. Atreusie, do mnie! Jakieś zejście, wejście. O, nie zauważyłem tego. Ale ja zauważyłem. No dobra, to tyle. Ale tu jest jeszcze jakieś zejście. Zaraz, Brok, do ciebie wrócę i sprawdzę twoje towary. Ale chcę sprawdzić, co tutaj jest. Aha, to jest to przejście tutaj. No to zejdźmy sobie na dół i weźmy tą skrzynię, bo tam była, nie? Zostawiłeś mnie samego w walce. Tak. Ludzie to jedno. Z całą resztą masz walczyć, póki nie każe ci przestać, albo nie umrzemy. Rozumiesz? Weź się w garść, albo wracasz. Rozumiem. Dobrze. Chwila. Znowu tu wróciliśmy.
No ja wiem, ale chciałem sobie otworzyć, żeby potem już tak nie latać, jeju. Atreus, ty to jesteś kurde naprawdę jakiś niemądry jeszcze, no tak, jesteś dzieciakiem. Dobra. O! A co to? Oczy Odyna! Zepsułem mu oko. Będzie wkurzony. No i to rozumiem. Ale ty tu nic nie masz więcej. Synku? Co jeszcze? Nie? No to powodzenia w szlachtowaniu. A co tu? Brok. Czego, kurwa? Dlaczego twój brat ma połowę waszego znaku? Bo już nie pracuję z tym parszywym oszołomem, nie widać? Nie było mowy, żeby którykolwiek z nas dostał go w całości. Jedyne, co nam pozostało, to podzielić znak pół na pół. To była ostatnia rzecz, co do której się zgadzaliśmy. Można i tak. Co? Przytulić cię mam? Wąd mi stąd! Wybacz. Uważajcie no tam na siebie, panowie. Ostatnio na drogach jest od cholery tych zdechłych patafianów. Trzeba być diabloczujnym. Zauważyliśmy. Nie wiesz, skąd się biorą? Może w Hel zabrakło już miejsca. Albo Odyn znowu knuje coś niedobrego. A może się gdzieś zgubili. Może zapytasz się któregoś, jak będzie wcinał twoje zwłoki. Spoko, zapytamy. Będziemy ostrożni. Tak myślałem. Nic więcej do gadania? Dobra, no to idziemy dalej. Chodź. Miło było cię poznać, Brok. Pomyślę nad imieniem dla twojej bestii. Pieprzona wdzięczności do mnie! Dobre! Dobre, Brok, dobre! Pomarańczowe! No i się zamknęło, ale idziemy w kierunku góry. Ja pierdzielę, ile kości. What the fuck? Chyba możemy przejść tędy. Tędy. Wygląda na pułapkę. Wygląda zachęcająco. Chuj. Mnie nie zachęca. Czekaj tam. O chuj. Strzelaj dobrze. Gotowy do akcji. No to jednego drauga. Nista! Moment. Kurde, odbił się. O chuj. O chuj. Wybacz, jeszcze chwila. Dobra, spokojnie, dam sobie radę. Teraz nie mogę tego zablokować, bo mi się zamknie. Niech nie zjeżdża. Teraz, chłopcze. Idę! No wchodź. I teraz tak, spuszczamy, bo ja tam widziałem na górze to on. Na górze widziałem skrzynię. Bo
Poczekaj, Atreus, poczekaj. Tu jest skrzynia zajebistości do odebrania. Myślałem, że nie uciekniemy. Nie dam nas zabić. Dobra, jedna runka. Druga. Tu jest. O kurwa, ale ja jej tak nie widzę. Fuck me. Jak tą runkę? Jak tą runkę strzelić? Nie, bo tutaj zejdę. Kurde, chyba muszę się wrócić, bo tak to tej runki nie zastrzelę. Może? Aha! Jednak zestrzeliłem. To jakiś róg. Aha, czyli szał. Okej, okay, czyli powiększenie życia i szał. No dobra, wiem. Dobra, można iść dalej. Tędy. Parze maski znowu jakieś. Jak tu fest pięknie. Wow. Nigdy nie byłem tak blisko tej góry. Jest ogromna. Szkoda, że mama jej nie widzi. No niestety, no. Nie można mieć wszystkiego. Kurde, znowu było blisko. Kratos już chciał go znowu pocieszyć. Chodźmy. O, a co to? Niezłe. Kolejna maska. Co to jest, kurde? Co to za jakieś ładne panie? Spójrz na to! Co to jest? Nie wiem. Spójrz! Z boku są wyryte runy. Co mówią? Gdy razem jesteśmy, dobrze nam wszędzie. Tego samotnik nigdy mieć nie będzie. Zagadka. Okay. Może jest tu jakaś wskazówka? Ja tu widzę tylko dźwignię jedną, więc tyle ze wskazówek. Pierścienie się obracają! Wróć na dół! Dobra, to trzeba po prostu ułożyć znak. Kurde. To nic nie przypomina. Poczekaj. Może drugą stroną. Lepiej? Tak, widzę runy. Chłopcze, co tam jest napisane? O, rodzina. To nie wskazówka. To odpowiedź. Tego samotnik nigdy mieć nie będzie. Prawda? No rację. Narysuj runy na piasku przy użyciu noża. Naprawdę? Kinslo. Coś się stało! Coś się dzieje, a nie coś się stało. Otwiera się. No i super, można iść dalej. Cieszę się, że spotkaliśmy wroga, ale dobrze, że już opuszczamy to miejsce. To już przeszłość. O, ktoś tu zjadł pieska. To jest jakieś dziwne znaki. Znowu maska. Kurde, ile tych masek tutaj leży. A nie, to koziołek. No już idę, już chciałem tylko po maskę iść, bo to zawsze expik. Nie wiem, wygląda ładnie, więc pewnie jakiś las. Ale czy mroźny, to nie wiadomo. Oho.
Chłopcze. Kopyta dzika chyba. Te ślady. Może to dzik. No. Nie wiem. Poszukam. Idź. Wojownik musi szlifować swoje umiejętności. Będziemy na dzika polować? O! O chuj! Kolejny troll! Kurwa! Jeszcze jakieś chuje mnie strzelają. Co to za trollmen? O kurde, palę się! Przejdzie mi, skup się! Przejdzie mi! O! Strzelaj w niego! Rzuca tym ogniem jak pierdolnięty. O kurwa. O chuj. Ty, to szał mi też oddaje trochę życia. Ile was tu jest? No chuj! A teraz ty widziałeś, ile ich tu było? Skąd? Ale chujnia. Przygotuj się, chłopcze! Nie zaznaczaj mi go, kurde. Jeden tylko? Ty już mam pełną tą? Zaatakuję. Bo kolejny sukinsyn. Fuck. Co to za wspieranie trolla? Dobrze, dobrze, strzelaj go. Uważaj. On się zamachuje teraz. O kurwa. Ty szmato! Załatwiłeś go! Jebać trolle. Udało się! Kulka z niego wypadła. Mocny ruchny atak. Pokaż. Nice! Kół przytrzymaj i ten, biorę. No i mam dwa. No i super. Uf.
Tu jeszcze skrzyneczka. Właśnie, pokaż ten. Ben Dadaudi to drugi troll, który pojawił się na naszej drodze. Nie miałem pojęcia, że można się na nie natknąć tak blisko domu. Nigdy przedtem nie uprzykrzały nam życie, ale z drugiej strony my też nie wchodziliśmy im w paradę. Mama pokazała zawsze, że jeśli zobaczę kiedyś trolla, powinienem natychmiast rzucić się do ucieczki. Zdaje się, że ojcu zapomniał udzielić tej rady. Kratos się nie pierdoli. A co to jest? Ale jaki ładny ten. Kolejna maska, chyba. Nie, srebro. Co teraz? Nie wiem co teraz, bo tu trzeba. Aha, bo to trzeba naraz chyba, tak? Tutaj. Co to znaczy? Te runy symbolizują trzy normy. Panie losu, to nie wróży nic dobrego. Panie. Okay. Panie pokłosu. Otwarte? Otwarte. Bo jeden był tak daleko oddalony. Proszę, jabłuszko. Tak, zwiększy życie. Zwiększa maksymalną wartość zdrowia. O chuj, ale ile? Ale ile? Jak dużo? Chłopcze, słyszę twoje zwierzę przed nami. Aha, tu jest zwierzę, dobra. To nie, nie, nie. Jeszcze tu coś chcę sprawdzić. Jak tam jest dzik, to tutaj jeszcze co tu jest. Fajnie się eksploruje, tak. Bardzo jest intuicyjnie i fajnie zrobione. Płynnie to wszystko się dzieje. Good job! What the fuck is that? Chłopcze, tutaj. Ciekawe. Powinienem to zapisać. Co to jest? Przyjmij naszą ofiarę, potężny wszechojczy, i wyzwól Midgard spod jarzma dzikich łowów Hel. Odynie, o najmądrzejszy, którego tchnienie dało życie pierwszym ludziom Asków. Askowi i Embli. Miej nas w swej opiece. Poślij swe walkirie, by przygnały martwe zastępy. Poślij swych synów Thora i Baldura, by nas ochronili. Poślij smoki, by ogień stopiły lodowatą hordę. Ocal nas, byśmy mogli ci wiernie służyć. Odyn chyba czegoś nie rozumiał, a może po prostu mu nie zależy? Bardziej to drugie, ale... on mówił o Thorze, że to jego brat, więc to jest pewnie Baldur. Tak mi się wydaje. No idzie ten dick. Znaczy dzik. Jest, słyszę chrumkanie. Ale dziwny. On jest jakiś statuażowany. Przygotuj się. Naciągnij aż do piersi. Skóra dzika jest gruba. Wow, odbiła się. Trafiłem go, prawda? Zrobiłem co kazałeś, a strzała się odbiła. Czy ten dzik był magiczny? A jak uważasz? Nie przypominał dzików, które widywałem. Więc ruszaj za nim. Magiczny dzik! Bądź czujny. Kolejni ludzie? What the fuck się stało? Masz ty oko Odyna. Puszczona wioska. To te dziwne umarlaki. No trochę tak wyglądają. Nic tu nie ma więcej? Chyba nie. Jest tu też Draugr. Musieli ze sobą walczyć. Chyba musieli i trochę kasy zostawili. To akurat dobrze dla mnie. O! Kolejna maska.
6 na 9. Jestem chyba dobry w zbieraniu masek. Gdzie ten dzik poszedł? O, o, o. Pieniążki. O tym się nie zapomina. Idziemy do Atreusa, bo on się tutaj... Gdzie tu się zaskakuje? O, skurwa mać! A mnie wystraszył. Jeprzony. No nie spodziewałem się go tutaj. Tutaj. Przebiegł dołem. To idziemy dalej. O, jest! A czemu on kuleje? Przecież odbiła się strzała. Może on tak chodzi magicznie. Dam radę. Łokieć w górę. Mocny chwyt. Spokojnie. Celność ponad szybkość. Dostał! Tak! Nie zgub go. Nie zgub go, ale zgubił nóż. Od matki. No dobra, mógł nie zauważyć. Ej, kurde, gdzie on pobiegł? Chłopcze! Ja pierdzielę, jaka mgła. Chłopcze! Holy fuck. Znalazłem go! Szybciej! Oż fuck. Ateusie! On zwalnia! Tutaj. Atreusie! Kurwa, Atreusie! What? Atreusie! Coś ci zrobił, ktoś krzyknął. Nie wiedziałem, że jest czyjś. Nie jest, to mój przyjaciel. Chłopiec wykonywał moje polecenia. Więc mi pomóż. Wiedźma z lasu. Przytrzymaj tutaj. Przytrzymaj, wykrwawia się. Okej, dobra. To już ostatni w tym świecie, a wy do niego... Byliście głodni? Ćwiczyłem strzelanie. Ćwiczyłeś strzelanie? Tak, ćwiczył. Bardzo przykro. Przyciskaj dalej. To moja wina. Powinnam była uważać. Czy on umrze? Nie pozwolę na to. Słuchaj, strzała przecięła mu tętnicę. Znajdź oba końce i przytrzymaj mocno. Tętnicę mam przytrzymać? Zacznij od lewej strony. Złap i przytrzymaj. Teraz prawa strona. Trzymaj moc. Dobrze. Teraz je ściągnij i złóż razem. Suna. Jezus. Jesteś wiedźmą. Nie dokończę tu leczenia. Mój dom jest za tymi drzewami. Zaniesiesz go? On nie może umrzeć. Dobrze. Wiesz go, Kratos, co to dla ciebie? Kurde, całą kłodę drzewa brałeś. Greida. Ale wiedźma z lasu jest taka trochę jak ta z DC, Poison Ivy. Tam kolejne dziczki chodzą. Ale ładnie. Ten łuk jest dla ciebie trochę za duży, co? Zrobiła go dla mnie mama. Gaj, sanktuarium. Nigdy cię nie widziałam w tych lasach. Mama pewnie za tobą tęskni. Ona... nie żyje. Niesiemy jej prochy na najwyższą z gór. Prochy? Tego chciała. Chłopcze. Ja... bardzo mi przykro. Ale pięknie tutaj jest. Mogę tu zostać na zawsze? Nie będę przeszkadzał. Nie będę już strzelał do dzików, obiecuję. Dotarliśmy. Ani ich zabijał. Nie wy, tylko pod. Hemile! Pod drzew. Tu nie jest drzewo!
to jest żółw! Ja! Wielki żółw! Jest przyjazny? Chłopcze. Przysięgam, że nic mu nie grozi. I ma kurde drzwi pod sobą. Dobra kryjówka. Nic mi nie zrobi. No chyba nie. Się tylko na ciebie patrzy. Ale wielkolud, ja pierdzielę. Właśnie God of War, znaczy twórcy God of War to potrafili tą skalę wielkości zrobić dobrze. A teraz się czuję teraz malutki. Ojej, ojej. Nie dzikuj się. Bo tętnicę ci wyrwę, trzymam ją właśnie. Połóż go w tym miejscu. Ale wierzga. Przytrzymaj go. Mieszkasz sama? Tak jest lepiej. Tak, mój ojciec też nie lubi ludzi. Chłopcze. Ale to prawda. Przytrzymaj go, zanim zrobi sobie krzywdę. Dobrze. Spokojnie. Odpocznij. Spokojnie, spokojnie. Potrzebuję dwóch rzeczy. Za domem rośnie czerwony korzeń. Przyniesiesz mi garść? Co jeszcze? Ja... Co? Wiem, że jesteś Bogiem. Nie z tego świata, ale jestem tego pewna. O ty podstępna wiedźmo. On nie wie, prawda? O twojej naturze i o swojej. To nie twoja sprawa. Bogowie tych światów nie przepadają za obcymi, zaufaj mi. Wiem. Gdy cię znajdą, a zrobią to, skomplikują ci życie. Chłopie, liczę na to, zabiję wszystkich. To będzie mój problem. Cokolwiek skrywasz, nie możesz go chronić po wieczność. Ale masz rację. To nie moja sprawa. Potrzebuję też rzeżuchy. Możesz? Rośnie w ogrodzie, ma białe płatki. Wystarczy pęk. Okej. Dobrze. Rzeżucha. Rzeżucha. A ja pamiętam tą scenę. I tu było wycięte. O Jezu, przyzwyczajenie z Android Become, znaczy Detroit Become Human, już prawy przycisk klikam, żeby sprawdzić, gdzie mam zadania. Tu zostało wycięte i zmienione, że proszę znaleźć nam lamp kres, bo to jest rzeżucha chyba, tak to się mówi. A on mówi lamp kres, I'm the fucking God of War. I oni to wycięli, a to by było takie fajne. Gdzie jest ta rzeżucha? Lubię ją. Wiesz, mieszka pod wielkim żółwiem. Zbyt otwarcie z nią rozmawiasz. Nie wiemy, czy można jej ufać. Nie chciała nas zabić. Jeszcze. Gdzie jest rzeżucha? No tu nie. Może gdzieś tu? Nie, no tu jest strumyk. To jest rzeżucha? Tak. Rzeżucha. Mam rzeżuchę. I teraz idę się zrzuszyć. Rzeżucha, dobrze. Masz czerwony korzeń? Chłopiec go szuka. Może przydałaby mu się pomoc. Proszę, bez obu składników maść nie zadziała. Już przyniosłem rzeżuchę. Jeszcze muszę pomóc chłopcu znaleźć czerwony korzeń. Gdzie on jest? Chłopcze! A tu. Nie zgubiłeś czegoś? Upuściłem go? Kiedy goniłeś dzika. Co się ze mną dzieje?
Gdybym zgubił go... Zgubiłeś go. Będę go teraz lepiej pilnował. Hmm. Lepiej go sobie zaczep. I powinno być git. A jak nie, to dostaniesz z liścia z rzeżuchy. Dobra. Już jesteśmy zarzeszuchowani, zaczerwokonożeniowani. Czy dzik przeżyje? Ach, dokładnie tego potrzebuję. Czyli przeżyje. Tak. Więc wyruszamy. Chwila. Chcę wam podziękować. Okej. Co to jest? Chcesz spokoju? Ten znak ukryje was przed... tymi, którzy będą chcieli wam przeszkodzić. Kurde. Nie spodziewałem się, że od wiedźmy z lasu dostanę palcówkę po szyi. Luina. Luina. Pod domem znajduje się przejście, którym bezpiecznie wyjdziecie z lasu. Okay. Idźcie ścieżką w dół, a potem w stronę światła. Spotkamy się jeszcze? Jeśli będziecie tego chcieli. A teraz ruszajcie. Chodź, chłopcze. To kompas wiedźmy. Zobacz kompas wiedźmy. Kompas znajduje... O! Super! Dała nam kompas na szyi. Weź to. Ułatwi ci to odnajdywanie drogi i podróżowanie po świecie. Dobra, fajnie, że mam kompas. Zawsze poprowadzi cię do celu. Nie wiem, co mu tam dała. Oj. Ale to, co będzie dalej, zobaczymy w kolejnym odcinku. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał i do następnego. Pa, pa. Rzeżucha!